może masz ochotę, bo nie wiem, czy miałaś okazję, bo jesteś dziewczyną strasznie trudną, uchwytną i bardzo zapracowaną. Może masz ochotę pozdrowić Janusza Korwin-Mikke? Dobre pytanie. Ja szczerze mówiąc, nie mam ochoty. Aha. No wiem, do czego zmierzamy w tym momencie, jednak ja myślę, że jest to temat, któremu nie warto poświęcać zbyt wiele uwagi, bo jest to na tak słabym poziomie, że szkoda nerwów. Ale i czasu. Myślisz, kojarzysz, Karol, o co chodzi, jako wypowiedź pana Janusza? Wiem, tak. Czy to myślisz, że on to powiedział dlatego, że on tak myśli, czy dlatego, że on po prostu ostatnio rzadko jest w mediach? Ja myślę, że przede wszystkim zrobił to dlatego, że rzadko jest ostatnio w mediach. On wykorzystał okazję do tego, aby zaistnieć. A czy tak myśli naprawdę, no to ciężko powiedzieć. To on sam jedynie ma tego świadomość. Jeśli to, co napisał, jest prawdą, no to przykro mi bardzo z tego powodu. A może masz ochotę pozdrowić prezesów naszej publicznej telewizji, którzy tak ładnie pokazywali waszą paraolimpiadę? Jako chyba jedyna z telewizji na świecie. Może jeszcze Zimbabwe nie pokazywało. Pakistan. My i Pakistan. Także Pakistan. Jesteśmy na pudle. Mhm. Myślę, że pierwsze, drugie miejsce jest tutaj niezagrożone. Jak widać, jesteśmy w ścisłej czołówce. Jak się czułaś? No ja mam akurat to porównanie, że byłam najpierw na Igrzyskach Olimpijskich, później na Paraolimpijskich. No i ta otoczka medialna no rzeczywiście jest dużo inna. Na Igrzyskach Olimpijskich media są właściwie na każdym kroku. No na Paraolimpiadzie tego nie ma, ponieważ no, Telewizja Polska wysłała zaledwie jedną ekipę, więc na ponad 100 sportowców jest to, no nie da się ukryć, że trochę mało, tym bardziej, że krążki wpadały jeden po drugim bardzo szybko.